Dawno mnie tutaj nie było, kochani. Dlatego, że miałem ciężki czas w życiu. Dlatego, że no piłem dużo piwa. Gdzieś tam robiłem złe rzeczy. Dzisiaj po prostu staram się naprawić to wszystko. Staram się, modlę się. Wołam do Boga i jest coraz lepiej. Zapisałem się również na siłownię, aby wiecie, aby zadbać o swoje ciało. Więc myślę, że to też jest ok, no bo to jest sport, tak? To nic złego. Można sobie ćwiczyć. No i przestałem pić alkohol. I po prostu wiecie, chcę być... Sorki, poprawię. Chcę być na dobrej drodze do... No po prostu do tego, aby moje życie wyglądało inaczej, żeby wyglądało według Bożych planów, a nie według moich, tak? Bo to jest naprawdę bardzo ważne, abyśmy po prostu wracali do tych prawdziwych wartości, abyśmy zmieniali się na lepsze, aby w nas było dobro, aby w nas prawdziwie żył Chrystus. I dzisiaj po prostu proszę was o modlitwę. Dzisiaj nie głoszę wam Ewangelii. Dzisiaj nie mówię o Panu Jezusie. Dzisiaj po prostu w uniżeniu, w pokorze proszę was wszystkich o modlitwę za mnie, abym nawrócił się, abym po prostu trwał w Chrystusie, bo wiele razy próbowałem, ale wiele razy też upadałem, wiele razy zaczynałem robić bardzo złe rzeczy i żałuję za nie i po prostu też chcę wrócić do kościoła, iść do spowiedzi świętej, bo uważam, że poza pokorą, poza uniżeniem się przed Bogiem, poza przyznaniem się do tego, że jestem grzesznikiem, to spowiedź święta jest najważniejsza, również po spowiedzi świętej, komunia święta. I chcę, abyście wiedzieli, że naprawdę chcę się zmienić. Nie chcę trwać w grzechu, nie chcę trwać w tym, co jest złe. Chcę po prostu, aby moje życie wyglądało lepiej, aby po prostu Bóg mnie prowadził. I też muszę wam powiedzieć, że moje życie teraz jest takie, że jest dobrze, ale za chwilkę jest coś złego. I jeżeli powiedzmy ja żyję, próbując żyć z Bogiem według Bożych zasad, według Bożych planów, tak? Wiecie, o co chodzi? Według tego, co mówi Jezus, no to za chwilkę pojawia się coś, z czego mogę, powiedzmy, na przykład cierpieć, no nie, odczuwać jakiś ból, ale wiem też, że jeżeli to jest według tego, że muszę brać swój krzyż i iść, ponieważ Jezus powiedział, ten kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Chcę po prostu wam powiedzieć, że chcę wiedzieć, do czego moje życie zmierza, tak? Gdzie moje życie zmierza. Chciałbym, aby moje życie zmierzało do nieba, ale chciałbym wiedzieć, co Bóg chce uczynić przeze mnie, jak już naprawdę prawdziwie się nawrócę, wrócę do kościoła, jak już będę chodził do spowiedzi świętej. Miałem taki czas, gdzie po prostu chodziłem do kościoła codziennie, co tydzień do spowiedzi świętej i to był czas, w którym byłem szczęśliwy, czas, w którym dostawałem od Boga błogosławieństwa, łaski i do tego właśnie chcę wrócić. Proszę was o modlitwę. Dziękuję za obejrzenie tego vloga na kanale. Mam nadzieję, że wasze modlitwy zostaną wysłuchane i Bóg mi pomoże. On zawsze pomaga.